Na wtorkowej premierze Kołgel Mołgel 4 pojawili się m.in. Katarzyna Skrzynecka, Maciek Zakościelny, Aleksandra Hamkało oraz Mikołaj Roznerski. 38. Latek uciął sobie pogawędkę z Martą Dżures, którą porzucił przed laty dla Olgi Bołądź. Gwiazdy po premierze Kołgel Mołgel 4. Mikołaj Roznerski całuje w policzek swoją ex, z którą ma 10-letniego syna, zdjęcia. Fatalne recenzje filmu Miszmasz, czyli Kołgel Model 3, nie powstrzymały producentów przed sfinansowaniem kolejnej części dochodowej serii. I tak we wtorkowy wieczór odbyła się premiera filmu Koniec Świata, czyli Kołgel Mołgel 4, gromadząc na czerwonym dywanie liczną obsadę odgrzewanego kotleta. Po seansie obowiązkowym punktem było podzielenie się wrażeniami ze sławnymi znajomymi. Wśród celebrytów, którzy po wyjściu z sali kinowej kręcili się jeszcze po czerwonym dywanie, wypatrzeć można było Katarzynę Skrzynecką z Marcinem Łopuckim, Aleksandrę Hamkało, Macieja Zakościelnego i Mikołaja Różnerskiego. Co ciekawe, temu ostatniemu towarzyszyła Marta Dżures, z którą aktor ma 10-letniego syna Antka. Para poznała się przed laty na planie M jak Miłość i momentalnie zapałała do siebie uczuciem. Sielanka skończyła się 2 lata po narodzinach pierworodnego syna, gdy znany entuzjasta kobiecych wdzęków porzucił matkę swojego dziecka dla Olgi Bołądź. Z czasem Dżures spuściła w niepamięć skok w bok Mikołaja i dla dobra pociechy naprawiła relacje z byłym. Na zdjęciach paparazzi widać, jak Mikołaj z uśmiechem na twarzy dyskutuje z Martą, po czym wylewnie się z nią żegna, całując aktorkę w policzek. Zobaczcie zdjęcia. Kuba Wojewódzki ma obsesję na punkcie pudełka? Dowiecie się w najnowszym Pudelek Podcast. Dalej. Komentarze 80. Sortuj według popularne najnowsze najstarsze. Wyślij. Polski nieład. 5 godzin temu zgłoś do moderacji 650-29 odpowiedz News z D. Drożyzna szaleje, ja się pytam jak żyć? Za CEO? Wyświetl odpowiedzi 22. Do UMI 5 godzin temu zgłoś do moderacji 377-20 odpowiedz lipny film i lipni aktorzy. Wyświetl odpowiedzi 2. Kasia 5 godzin temu zgłoś do moderacji 357-18 odpowiedz Marta Dżures, piękna naturalna kobieta. Wyświetl odpowiedzi 1. Anons 5 godzin temu zgłoś do moderacji 213-38 odpowiedz słyszeliście najnowsze info. Młody Starak spotykał się na boku z Miss Euro 2012 roku, podobno dobrze jej płacił. Wyświetl odpowiedzi 10. Nick 5 godzin temu zgłoś do moderacji 134 odpowiedz Mikołaja Zakościelnego? DDDDD. Wyświetl odpowiedzi 5. Najnowsze komentarze 80. Józek 9 minut temu zgłoś do moderacji 1 stycznia odpowiedz Skrzynecka z wiekiem przypomina swoją mamę, która też była gruba, genów nie oszukasz. A tak w ogóle, to Pekasia fajna babka. Kakę 10 minut temu zgłoś do moderacji 01 odpowiedz Skrzynecka wraz z małżonkiem oboje potrzebują interwencji stylisty i to pilnej. Oboje bazar i stylówki z lat 90 na wiejskiej potupajce. Hamkało chyba się nie widziała w tej sukience w lustrze. Biust jak naleśniki zwisłe. KKK 12 minut temu zgłoś do moderacji 1-0 odpowiedz Polski Ład, jak Robin Hood. O ile nie mam nic przeciwko, żeby wspomóc emerytów, to nie darmo zjadów, którzy żyją z zasiłków. Świnia 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 12 minut temu zgłoś do moderacji 0-0 odpowiedz co mnie i was to obchodzi. Nie ma o czym już pisać. Prawda 20 minut temu zgłoś do moderacji 2-0 odpowiedz mieć sławnego to jest to. Nie musisz pilnować i sprawdzać zaufanie, bo możesz liczyć na pudła, że o wszystkim doniesie emotikon szeroki uśmiech. A 31 minut temu zgłoś do moderacji 2 kwietnia odpowiedz nie ma nic gorszego niż buziaczki z byłą, fe. Eddie 1 godzinę temu zgłoś do moderacji 5 marca odpowiedz szkoda tych wszystkich kobiet dla niego, wszystko na pokaz. Ewa. 1 godzinę temu zgłoś do moderacji 13 lutego odpowiedz i jak się Olga Bołądź z tym czuje. Kiki 1 godzinę temu zgłoś do moderacji 5 stycznia odpowiedz po co tog o kontynuować. Do pudła 2 godziny temu zgłoś do moderacji 8-0 odpowiedz pudel popraw zdjęcie 5, pom drugie szane nazwiska i imiona i Maciej Zakościelony? Nick 2 godziny temu zgłoś do moderacji 15-0 odpowiedz a Roznerski kogo grał w Kogiel Mogiel 4? Wyświetl odpowiedzi 1. Gość 2 godziny temu zgłoś do moderacji 36-9 odpowiedz Skrzynecka 0 stylu o nie.
Dwie godziny temu zgłoś do moderacji 3616 odpowiedź Skrzyneckiej. Znowu się przytyło szeroko uśmiechnięta twarz, o uśmiechniętych oczach jej drożyzna nie dotyka. Nadal na hurcie jedzie. I te o dwie godziny temu zgłoś do moderacji 24 kwietnia odpowiedź. Mowa ciała mówi Zeta Dżures ma mocno wywalone na Różnerskiego. Od niechcenia byle jak z nim rozmawia i się z nim żegna. Bardziej interesuje ja zawiązanie włosów, ha ha ha. Wyświetl odpowiedzi 1.